W miniony weekend we Włocławku odbył się 10. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej Brukarnia 2012. Przez 3 dni artyści z Polski i zagranicy igrali z ogniem, wysokością oraz z emocjami widzów. Festiwal rozpoczął się w piątek o godzinie 15:00, później ulicami miasta przeszedł jedyny w swoim rodzaju barwny korowód, który zgromadził rzesze zainteresowanych włocławian. Korowód przeszedł ulicami Kościuszki, Plac Wolności 3 Maja, aż do bulwarów, gdzie była jego stacja docelowa. Następnie ze swoimi sztukami prezentowały się poszczególne teatry. O 20:30 wystąpił Teatr Kwelp z Czech, po nim ze sztuką Król Głupców zaprezentował się gospodarz imprezy Teatr Nasz z Włocławka. To jest już po raz kolejny bierzemy, już każdego roku właściwie gramy spektakl na Brukarni. No i, ale każdy spektakl jest prawda inny i to do każdego trzeba się przygotować i naprawdę wkładam w to dużo pracy, więc jesteśmy już trochę bezdani ze sceną, ale ciągle przybywają nowi ludzie i naprawdę ciężką pracę to wkładamy i cieszymy się, że się ludziom podobają nasze spektakle. Spektakl Król Głupców powstawał przez wiele miesięcy, wielokrotnie zmieniana była fabuła. Od momentu, kiedy zaczęliśmy nad nim pracować, to miał 800 tysięcy wersji. Generalnie historia była osnuta wokół historii Quasimodo, ale później, jak żeśmy zaczęli studiować historię związaną z katedrą Notre Dame i ze średniowiecznymi obyczajami, no to trochę nam się ta koncepcja zaczęła rozwijać. Wróciliśmy do walki postu z karnawałem. Strasznie nam się to spodobało. Jak gdyby chcieliśmy się bardzo skupić na tym, że człowiek jednak jest taki dualistyczny i z jednej strony ma piękną duszę, która musi walczyć o swoją czystość z tym lubieżnym, niedobrym, pożądliwym ciałem. I na tym się skupiliśmy, a jak gdyby refleksja ostateczna była taka, że bez względu na to, jak żyjemy i czy ulegamy tym pokusom związanym z ciałem, czy jednak udaje nam się zachować duszę czystą i piękną, no to niestety koniec jest taki sam. W spektaklu zaprezentowany został średniowieczny dance macabre, taniec śmierci. Miał on przypomnieć, iż śmierć dla każdego z nas jest nieuchronna, niezależnie od pozycji społecznej, majętności czy światopoglądu. Jeżeli chodzi o performance, czyli występowanie poza teatrem, nie ma się takiego komfortu, tak? W teatrze mamy wszystko ustalone od początku do końca, ulica czasem zaskakuje, chociaż wiadomo, jest teren, to jak tutaj widać obok nas. Wiemy mniej więcej, gdzie gramy, ale co się wydarzy, jak publiczność zareaguje, czy da się ponieść spektaklowi, czy wejdzie, czy nie wejdzie publika z interakcją. To jest zupełnie coś innego niż granie w zamkniętej przestrzeni gotowej, tak? Pamiętajmy, że w teatrze są wszystkie kulisy, wszystkie światła. Tutaj to jest tak wszystko, no wie pani, na maksymalną nakręcenie. Każdy jakby błąd tutaj bardzo widać, bardzo szybko można się pogubić, zgubić przestrzeń. Pamiętajmy, że robimy taki spektakl w teatrze, tak? To jest scena, to jest zupełnie inaczej tutaj. Tak naprawdę wychodzimy, jakbyśmy wychodzili pierwszy raz na scenę. To trzeba o tym pamiętać. Myśmy w zeszłym roku, jak przygotowywaliśmy się do Brukarni, usiedliśmy i zapytałam ich, co chcą, czego chcą, co chcieliby pokazać, o czym chcieliby powiedzieć, bo to przecież oni realizują ten spektakl, oni jak gdyby chciałam, żeby oni decydowali, co, o czym będą mówić. No i okazało się, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby mówili o rzeczach błahych, nieistotnych, że chcą mówić o tym, co ich boli, co im doskwiera, że mają świadomość różnych swoich ułomności, że to jest dla nich ważne, tak? I no i o tym mówię. Ludzie jak zwykle są do nas przychylni. No nie, wiadomo, różnie reagują, wiadomo, nie są... Są i dzieci, są i dorośli, także odbiorcy są naprawdę bardzo różni, ale każdy, jak widać było, znalazł coś dla siebie. Było trochę śmiechu, było trochę dramatyzmu. No niektórzy mieli dreszcze. No, wiadomo. Trzeba powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo naprawdę można być bardzo zadowolonym z publiczności. Myślę, że bardzo fajnie reagowali. Zupełnie też może inny spektakl, tak? Dużo ognia, dużo się działo, także nie można było narzekać dziś na nudę. W piątkowy wieczór na bulwarach zaprezentował się także poznański teatr alternatywny Fuzja ze spektaklem Dywidenda. Dywidenda to przedstawiona w formie gry planszowej wizualna pocztówka naszych czasów.
spektakl przedstawia gospodarczy kryzys, kreuje on świat, w którym obrót pieniądza przypomina bardziej grę hazardową, aniżeli biznes. Bohaterowie, dywidendy, gracze w końcu musieli stoczyć walkę o zwycięstwo. W sobotę na wrocławskich bulwarach zaprezentował się czeski teatr Kwelb ze sztuką dla dzieci, Czarna rodzinka. Opowiada ono o wycieczce na szczudłach zwariowanej rodziny, która znalazła się w obcym mieście. W Włocławku my już byli nie, trzy razy, myślę. Trzy razy byli w Włocławku na brukarni a mamy z niej bardzo fajne tu pratela. Bardzo Druza. Fajne! A to dziad, to nasz dziad. On už je byl dnes dvakrát mrtvý. Dvakrát ale, mrtvý! Ale znovu povstal, lebo mrtvý. Unia Evropská ho volala. A Vlocávek tu voda z Vysly mu dělá tak bardzo fajně, že vždy oživne. A my tuto rodinu a teatr už je bardzo dlouho robíme. Od roku 2004 robimy familię, a teatr Kwelb od roku 2000. Lekko zagubiona rodzinka bardzo chętnie nawiązywała kontakt z mieszkańcami. Ciągle jednak musiała uważać na nieposłusznego dziadka oraz przerośnięte niemowlę, które było bardzo niesforne. Było dużo śmiechu i niezaplanowanych zwrotów akcji. Możecie nas zobaczyć w Polsce letos mnoho, więcekrát. My będziemy 8 lipca, następny miesiąc. 8. lipca budeme ve Varšávě na Štuka ulici a potom budeme v srpni na Trigodňovce teatrálnej v Bialoveske a potom na, jo, to je na Vertepu v Bialovesku a potom v Olštyně na Trigodňovce. Takže Polsko. A za rok tady ve Vlaclavku. No tak nie, musím zaklepať. Keď bude organizátor taký bardzo fajný ako je a pozve nás do Wrocławku, prijedeme radi. Sobotni wieczór zaprezentował się także Johnny Stuntshow. Włocławianie mogli zobaczyć lekko zwariowane popisy kaskaderskie. Nie brakowało wybuchów ognia, który jest nieodłącznym elementem show. Niedziela, ostatni dzień festiwalu, to pokaz szkoły tańca oraz przedstawienie teatru Cztery Żywioły. Występ ten zakończył trzydniowe święto koneserów artystycznych emocji.